Dobry wieczór! Jeszcze raz. Dobry wieczór! Jak miło, bo myślałem, że już śpicie. Dzieci kukurydzy, taki kiedyś film był horror. Troszkę mi przypomina ta sytuacja. Jest to niewiarygodne, jak w tak pięknym, jak w takim środku pola można zrobić tak wspaniały festiwal. I to jest niewiarygodne. Niewiarygodne. Szacun wielki. Zaczęliśmy od The Ultimate Incantation, pierwsza płyta 30 lat temu już nagrana, ponad nawet. I przez moment jeszcze z tą płytą zostaniemy, jeśli wam to pasuje. Czas na mały rozpierdol. K.O. Cześć, siema, witamy na Bangarach w Chałkowie koło Poznania, koło Krobi, a z nami jest Marek i Michał, zespół Vader. Siemaneczko, panowie. Dzień dobry, witam serdecznie w tej pięknej, że tak powiem, aurze i w okolicznościach przyrody. Także... Panowie, jak to się gra na takich dużo mniejszych festiwalach, po tym, gdzie jeździcie po całym świecie? Ostatnio wróciliście z Azji, tak? Jak to się gra na takich małych imprezkach? Bo w porównaniu do tamtych dużych festiwali... Mówmy się, tu jest bardzo duży teren, także to wcale nie jest mała impreza. Wiesz, może scena czasami nie jest aż taka wielka, jak na jakichś tam festiwalach takich potężnych, ale przede wszystkim liczy się zawsze atmosfera, tak? To jest najważniejsze. Bardziej kameralnie, ale tak jest bliżej... Ja bardzo lubię tego typu festiwale z tego względu, że wiesz, no człowiek przyjeżdża, czuje się bardzo fajnie, swobodnie, wiesz, wszyscy się uśmiechają, są pomocni, chcą ci pomóc, wiesz, chcą się tobą zająć, wiesz, chcą porozmawiać, więc także moim zdaniem jest bardzo fajnie tak, bo jak jest na dużych czasami imprezach, takie wiesz, molochy, festiwale, to tych zespołów jest bardzo dużo, wiesz, i człowiek się czasami czuje taki, wiesz, no typu kolejny w kolejce, jak to się mówi, nie? Także tak jest moja opinia, nie wiem. Michał, a ty jak? Znaczy myślę, że wszystko zależy od ludzi tak naprawdę. Także od tego, jak oni to odbierają. Także w zasadzie ta wielkość tego wydarzenia nie ma aż tak dużego znaczenia. Zależy wszystko tak naprawdę od tego, kto przyjdzie, jak się będzie bać. W ludziach, a nie, że tak powiem, w metrach kwadratowych, tak? Tak bym to ujął. Kwestia zaangażowania po prostu. Prywatnie w ogóle oprócz tego, że gracie, to jeździcie sobie jako fani na jakieś festiwale? Z ciekawości? Co, czasami tak, oczywiście, natomiast w tym roku jesteśmy tak, że tak powiem, obłożeni pracą, że no, jedyne wyjazdy, jakie do tej pory miałem, to są z zespołem. Nawet nie mam czasu na to, żeby wyjechać z rodziną na urlop. Wiesz, jest parę fajnych imprez, wiesz, po drodze, ale no... Obawiam się, że połowę po prostu zagramy z nich, więc tutaj nie ma za bardzo możliwości i czasu, żeby wiesz, gdzieś tam się dodatkowo jeszcze gdzieś pojechać. Jak bym chciał bardzo pojechać na Brutala, ostatnio koledzy moi tam wiesz, się zgłaszali.
A ja myślę, no kurczę, no spoko, tylko że to będzie jedyny mój czas, żeby gdzieś spędzić ewentualnie czas wolny z rodziną i tak się zastanawiam, może to jest... Albo ten... rodzina zabrać razem. Dokładnie, może to jest ten kierunek, nie tam jakieś, wiesz, Cypry czy inne Bułgarie, tylko może na Brutala. Czechy, dokładnie, może czeskie. Michał, pytanie mam do ciebie, dołączyłeś do chłopaków w 22 roku, powiedz mi, jak to jest... dołączyć do takiego bandu, no po prostu gdzie no, znani są na całym globie, tak? Oprócz chyba Antarktydy nie graliście, nie graliście na Antarktydzie. Nie było linii lotniczej, które by nas tam zawiozły. Jak to, powiedz, są twoje odczucia? Czy słuchałeś Vadera zanim dołączyłeś do chłopaków? Jak to było, Michał? Tak, oczywiście. Ja się wychowywałem na Vaderze. W zasadzie już. Tak, już te kawałki były cały czas gdzieś obok. Ja pochodzę ze Szczytna, który jest obok Olsztyna, więc Vader jest lokalnym zespołem w zasadzie, więc zawsze ten Vader był blisko, cały czas. Mój pierwszy w ogóle death metalowy koncert w życiu, na jakim byłem, to był właśnie Vader, więc no Vader od samego początku mojej przygody, czy to z perkusją, czy to z muzyką, na samo uczucie grania w takim zespole, no to ciężko opisać, po prostu czysta przyjemność, chyba, tak przyjemność. Coś niesamowitego po prostu. Oprócz metalu, to czego słuchacie? Co możecie polecić na przykład, Marek? Ja to nie wiem, co polecić, bo tego jest za dużo. Po prostu, wiesz, generalnie lubię słuchać muzyki przeróżnej, od muzyki klasycznej poprzez muzykę filmową. I naprawdę ciężko mi w ogóle wymieniać jakichś artystów. No generalnie ostatnio trochę tak poszedłem w kwestii muzyki właśnie takiej, bym powiedział, filmowej, wiesz, epickiej. Też bardzo mi się to podoba. Zresztą miałem przyjemność w zeszłym roku zagrać taką bardzo fajną imprezę w Spodku, Legendy Rocka Symfonicznie, także tam było troszeczkę takiego właśnie grania z filharmonikami. Poza tym co? No mamy lato, jest trochę, wiesz, muzyka letnia. Letnie festiwale, wiesz, i tak dalej, no nie? Także no... Wiesz, ja dosyć szerokie, przynajmniej ja mam takie dosyć szerokie, wiesz, spektrum słuchania. Wiesz, no muzyka przede wszystkim związana przede wszystkim też z gitarą, no nie? Czyli wszyscy gitarzyści i tak dalej. No to wiadomo, z czegoś się trzeba uczyć, no nie mogę słuchać, wiesz. Jak zaczynałeś w ogóle grę na gitarze? Bo oglądam mnóstwo z tobą i śledzę cię od samego początku. Czy chodziłeś gdzieś do jakiejś szkoły muzycznej? Nie, to starym już byłem.
W ogóle? Tak, tak. No generalnie jak poszedłem do szkoły muzycznej, tej państwowej, to pani powiedziała, że mogę co najwyżej pójść na trąbkę, no nie? Albo na jakiś puzon. No ja mówię, nie, proszę pani, to nie tędy droga. No i po prostu skończyło się tak, że przyszedł tam chyba bodajże raz znajomy mojej mamy, gdzieś tam grał, kumle, wiesz, w policyjnej kapeli, kumle, wiesz, i ten, dał mi książkę z kwitami, masz, no nie, ale nie było czegoś takiego jak szkółek i tak dalej, zapomnij, w ogóle nie istniał internet, umówmy się, no nie, a YouTube to był jeszcze, wiesz, gdzieś tam w przestworzach. Teraz wszystko, no włączysz sobie na YouTubie, możesz wszystkiego się praktycznie nauczyć. Teraz masz wszystko. Nie chcę tego powiedzieć. Teraz masz wszystko, ale brakuje czasami troszeczkę też tej chęci, tego zaparcia, wiesz. Wiesz, jak to jest tak, że czasami jak wszystko dostaniesz pod nos, pod stół, to już ci się nie chce. A jak nie ma środków, nie ma możliwości, to bardzo chcesz się tego, bardzo chcesz to zrobić. No teraz masz wszystko wyłożone na ławę, kiedyś trzeba było zdobywać. Tak, kiedyś trzeba było zdobywać i to też miało swój urok, bo wiesz, że wszelkie działania związane, wiesz, z muzyką, to miały, były przepełnione właśnie pasją, wiesz, walką przede wszystkim z przeciwnościami, ale te przeciwności wzmacniają charakter człowieka i tak dalej. Później, wiesz, jak teraz widzę, że wszystko jest dostępne, oczywiście mogę z tego skorzystać, czasami dużo rzeczy mi się przydaje, to nie jest tak, że wiesz, że już wszystko wiem, albo że już nie chcę. Pomaga to oczywiście, natomiast nie żałuję tego, że zacząłem w ten sposób, że wszystko, do wszystkiego dochodziłem sam, po trupach, trochę za późno, trochę za długo, no ale jakoś poszło. Receptę dla młodych gitarzystów, co mają robić, a czego nie robić? Nie ma czegoś takiego jak recepty, no nie? Każdy jest inny, przede wszystkim jest takie słowo, ale to trochę takie wojskowe, konsekwencja. Trzeba być konsekwentnym w działaniu, trzeba czuć pasję, trzeba, że tak powiem, no i też trzeba się poświęcić. No. To nie ma tak, że sobie pójdę, jak to teraz, wiesz, dzieci robią 15 tysięcy rzeczy naraz, bo raz pójdzie na basen, raz pójdzie na gitarę, wiesz. Okej, okay, jest to fajne, rozrywkowe, ale jak chcesz osiągnąć coś, to jak w każdej dziedzinie sportu, musisz się poświęcić. Czas, nie? Czas. No, Michał, jak to u Ciebie było? Nie. Podobnie, w zasadzie ja miałem trochę szersze możliwości, także ten YouTube tu już był, ale to nie było tak obszerne jak obecnie, że jest po prostu miliardy lekcji, więc ja miałem tą możliwość podglądania perkusistów, jakieś te pierwsze drumcamy, tego typu rzeczy, no ale generalnie od samego początku to było w zasadzie oglądanie perkusistów na koncertach, gdzieś tam poznawanie kogoś. Miałem też nauczyciela na samym początku przez 3 lata, jazzowego perkusistę ze Szczytna, Marcina. Także to bardzo dużo dało. Ale w zasadzie to było poszukiwanie cały czas. No i praca, i ćwiczenie, i oranie po prostu tego w kółko. Ale przede wszystkim też praca, ale żeby to była zabawa. Także ta zabawa była najważniejsza w tym wszystkim i jest do teraz. To spełnienie marzeń grać z chłopakami teraz w tym momencie, prawda? Oczywiście, że tak.
z takimi ludźmi, to można... Teraz można powiedzieć, mogę umrzeć. No, trochę... Teraz dopiero zaczynam się rozkręcać. Zaczynam żyć, także jeszcze jest czas. Jest co robić. Panowie, dziękuję za spotkanie, za miłą rozmowę. Życzę zajebistego koncertu i rozwalcie ten Bangarang, czwartą edycję. Bardzo dobrego odbioru dzisiejszego wieczoru i pozdrawiamy wszystkich. Do zobaczenia. Dzięki.